Audi zostało skradzione 17 maja. Właściciel zostawił samochód wraz z kluczykami do niego i elektronarzędziami przed bramą posesji. Policja otrzymała informację, że ten właśnie samochód widziany był na terenie Bełchatowa, między innymi na stacji benzynowej. Podjęto ten trop. Okazało się, że wizerunek kierowcy zarejestrowały kamery. 22 maja policja otrzymała informację o kradzieży ze sklepu butelki wódki. I to był przemom. Wylegitymowano na miejscu 25-latka. Okazało się, że to mężczyzna, którego wizerunek zarejestrował, Rejestrowały kamery na stacji benzynowej. Mężczyzna przyznał się do kradzieży pojazdu i do tego, że ten sprzedał w punkcie złomu. Został zatrzymany, podobnie jak jego wspólniczka. Funkcjonariusze zabezpieczyli w skupie złomu również wrak samochodu. Teraz zatrzymanej dwójce grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.